Rozpoczynanie pracy na platformie Field Experience musi się w pierwszej kolejności odbyć poprzez jej aktywację. Osoba, która została ujęta w zamówieniu, otrzyma wiadomość mailową. Po kliknięciu w link znajdujący się w wiadomości, zostaniesz przekierowany do okna logowania. W tym oknie możesz wykorzystać swoje konto SolidWorks, które już wcześniej założyłeś. Natomiast jeżeli wybierzesz utwórz konto, będziesz poproszony o kilka następujących informacji, po których wybierz zarejestruj. Zobaczysz podsumowanie swojego zamówienia. Po wprowadzeniu tytułu wybierz link znajdujący się powyżej. Jest to umowa licencyjna i po jej zapoznaniu się wybierz na dole zamknij. Teraz możesz zaakceptować swoje zamówienie. Kolejnym krokiem jest aktywowanie platformy i wykonuje ją wyznaczony administrator Twojej organizacji. Administrator będzie odpowiedzialny za ustawienie platformy, która będzie odpowiadała politykom i procesom Twojej organizacji oraz zapraszanie użytkowników z przydzieleniem odpowiednich uprawnień. Administrator platformy otrzyma wiadomość e-mail od Emerald License Key, dlatego warto sprawdzić, czy ta wiadomość nie trafiła do spamu. Wiadomość będzie zawierała numer referencyjny zamówienia, a także znajdziesz w niej link, który rozpocznie proces aktywacji. Ważne jest, że link jest jednokrotnego użytku. Po kliknięciu w ten link zostaniesz przekierowany do swojej platformy z oknem powitalnym. Poniżej znajdziesz przycisk Przydziel mi rolę administratora, aby stać się domyślnym i pierwszym administratorem platformy. Spowoduje to, że przyznana zostanie Tobie licencja FreeDSwimmer i nie będziesz mógł jej przenieść na innego użytkownika przez kolejne 30 dni. Dlatego ważne jest, aby administratorem był użytkownik, który będzie korzystał z platformy Field Experience. Po wciśnięciu tego przycisku będziesz przekierowany do okna logowania Field Experience. Po zalogowaniu się ponownie już utworzonym kontem pojawi się okno akceptacji umowy. Jest to licencja klienta i umowa świadczenia usług online. Przejrzyj tę umowę. Musisz przewinąć ją do końca, aby móc ją zaakceptować. Teraz Twoja platforma Field Experience jest już aktywna. Zostaniesz w niej zalogowany automatycznie i pojawi się ekran powitalny. I teraz możesz rozpocząć proces skonfigurowania swojej platformy, a także zapraszać swoich użytkowników z organizacji.